i wstałam. Ruszaliśmy od... Zróweczko, drodzy państwo. Wyjedziesz cała, to się zatrzymasz, ja podniosę, nie? Na ciężarówka, jaki jednorożec, zajebisty. Tak, jest, bo jedzie kupa osobówek, jakieś flagi mają na sobie, wiesz? 685 km. Ciekawe, czy bezpieczny w ogóle. Usta moja to kobieta dzisiaj. Pierwszy i ostatni raz się podjęłam. Pierwoliła nam się postawić piatka, choć się to nie jest, ale jest tak. Egzotyczne. A jest. To się okazało, że też nie działa. Ale nie ma gazu, tu. I mu pokazuję pstrykłem, nie? Akurat Lora wjeżdżała i gdybym ja nie stał tutaj w rajce, to na bank by Lora wjechała w to miejsce. Dzień dobry, drodzy państwo, wstaliśmy. Mamy godzinkę 7:06. Biżuteria nakładam, pomalowana, ogarnięta, kawusia prawie wypita, już zostało. Do celu zostało nam jeszcze 86 km. Załadunek będzie z Ramki, więc tam raczej sobie zrobimy jakieś śniadanko. Kurde, tu ktoś tam przejedziesz, jak oni tak stoją na zakręcie? No, wczoraj też tak stali. Na tym zakręcie tak stali? Tak. No i jedziemy się załadować. I to, co dzisiaj przejedziemy, czyli skoro mamy czas do 7:00, znaczy skoro czas rozpoczynamy o 7:00, czas do 4:00, a to tygodniowe tak mamy o 4:00, temu ja chciałam ruszyć o 7:00. Także tygodniowe mamy do 4:00, także i do Olo, wiecie, pojedziemy, załadujemy się i to, co przejedziemy, to już potem pauza i 24 godziny. Gdzie dojedziemy, tam dojedziemy i weekend. I ciekawe, gdzie dojedziemy, szczerze mówiąc. Zależy, jak będzie załadunek, czy będzie ciężko, czy będzie lekko. No, po załadunku tak naprawdę nam się sytuacja rozjaśni. Fajnie by było przystanąć gdzieś, gdzie będzie wyjście. Ale to też wszystko zależy od pogody, która tam będzie, bo co z tego, że na przykład staniemy tam, gdzie będzie wyjście, jak się okaże, że będzie lato, nie? Także zobaczymy, jak to się poukłada wszystko. Jeszcze muszę w ogóle zrobić listę, bo zawsze jak nam się już kończy jedzonko, to robię listę zakupów i listę od razu robię, najczęściej jadłospis taki wstępny. I wtedy kupujemy dodatkowe składniki tak, żeby no do tego jadłospisu, żeby było. Po prostu robię to na podstawie tych rzeczy, które mamy i dokupujemy po prostu jakieś dodatkowe, nie? Także muszę teraz usiąść sobie do tego i tyle. Dzień dobry. Stoimy sobie pod rampą już tak dobrą godzinę ponad. Półtorej? No, zaraz będą dwie. Byłem się pytać tam, co się dzieje, co się stało, czemu towaru się nie załadowało. No to się dowiedziałem, że jest problem i nie mają jednej palety w systemie i musimy czekać, aż ten problem tam no naprawią, nie? Bo w ogóle na początku okazało się, że tylko jedną paletę mamy ładować, znaczy paletę, stał jak taki z, no, z wydechami, nie? No ale jednak już teraz się okazało, że będą cztery, no i tam jeszcze takie pojemniki. Także no pewnie cała naczepa będzie załadowana. Zobaczymy, co to będzie. No, w międzyczasie Andzia składa filmik, ja poczyniłem placuszki proteinowe, bananowe. Kurde, najpierw to trzeba je nałożyć ładnie. No. Co to pokazujesz, taki kopiec kryta? No taki kopiec kryta wyszedł, bo to jest nie tylko na śniadanie, to na później też. No. Dobrze. Poszedł booster białkowy, słony karmel. A będziemy je podawać z taką frużelinką, jagodowo-bananową, tematycznie. No i tak wyglądają placuszki. One ogólnie jeszcze kawałki mają takiego całego banana w sobie. W sensie wkrojony jest w kawałeczkach banan w nich jeszcze dodatkowo. Jest w nich właśnie białeczko, solony karmel i one są też z bananowym jogurtem proteinowym. Także bananowe takie po całości, bo tak, banany wkrojone, jogurt bananowy, no białko jest solony karmel akurat. I dodatkowo te tutaj jagody, co tu są, to one też są z bananem, także wszystko fajnie tutaj współgra i do tego jeszcze masełko orzechowe, gitarka. A właśnie rozmawiam z ciocią i ogólnie jedziemy
2817 km mamy do celu, jesteśmy załadowani tuptuj za sterami. Jeszcze zajedziemy sobie na benzynkę do toalety. A to za Pragą. To za Pragą, tak, już na jedzenie, placuszki zjedzone, rozmowa trwa, ciocia na zakupach. Zdjęcie, nie? Tak, zdjęcie ze ślubu już wywołane, właśnie poszła ramkę sobie kupić, także tak wygląda sytuacja. Ciśniemy sobie dalej. Godzina 16.30, zmiana. W Niemcach Andzia pije czeski specyfik. Woda. Matoni. Sensetze jabłka, a co? Esence jabłka amaty. Amaty. W sensie jabłko i mięta, nie? Ale dobre, dobre. Ale to jest woda taka. Aha, smakowa. Mhm. No, jeszcze tylko takie tam 2491 do celu. Co to jest? Co to jest dla nas? Jak zbicza strzelił, kurde, jedziemy, pyk, tutaj, tego, czekaj, bo mam się, że nie zada. O, dzita. Chło, hej, chło, pod prysznic by się szło. Ciekawe czemu. Dziwne, restauracja zamknięta. Idziemy się raz opłaca, raz nie. No, idziemy kąpać dupcie. Andrzej ma prysznic VIP. A ja mam prysznic nie VIP. Kurde, fajny to autochow, bo na uboczu i w ogóle prysznic jak kulturka, ale mam wrażenie, że podupada trochę, w sensie jak się zaczął, sorki, bo drzwi otwieram, jak się zaczął świrus, taką fajną łyckę sobie kupiliśmy, to ten, no zaraz pokażemy, jak się zaczął świrus, to kurczę, zamknęli restaurację i od tamtej pory jest nieczynna i tak, jak będzie bez restauracji, to długo to nie pociągnie. No a pokaż bułeczkę. Wziąłeś tą z jajecznicą? No tak. No tam tylko on, miałeś nie tutaj boczek. Patrz, jaka fajna. Jest jajko, boczuś. To wydaje mi się, że tu soseł by jakiś pasował, wiesz? Wariacie. Mhm. Dobra, drodzy moi, pauza w takim oto nietypowym miejscu. Ale podejrzewam, że o wiele bardziej bezpieczne niż niejedne parkingi. No, to jest jakaś firma. Nie wiem co to. Tam stoi sobie jakiś Hiszpan. Takie zadupie ogólnie. Ale cisza, spokój. Znaczy tam w dole jest droga, którą się jedzie. N80. Ale na pewno tutaj będzie bezpiecznie jak na przykład na parkingu, który się nazywa Bauna. Bo nawet dzisiaj widziałem posta, że paliwo zdoili z kotła jakiemuś tam kierowcy, więc... No, lepiej czasami na takich zadupiach stanąć. Jesteśmy wykąpani. W razie w dzień jest na tyle ciepło, że będziemy mogli się ogarnąć przy bańce, także... Moim zdaniem tutaj jest o wiele bardziej bezpiecznie niż na jakimkolwiek parkingu francuskim. No i pauza 24. Dzień dobry. Weekend spędzamy na zapitalaniu, czyli ogarnianiu w ciężarówce. I co mam ci podać? Reklamóweczkę. Reklamóweczkę, dobrze. Nawet myszku macie jest to. Wszystko. Co nie? Co się da? Pierwsze jedzonko zrobione, czyli sałatka z tortellini, z tuńczykiem, majonezem, warzywami, jajkami i tak dalej, i tak dalej. I wyszły aż dwa pojemniczki. Tutaj Damiano wziął, namarynował krewetki, także krewetki jeszcze będą. No. Dzień dobry. I taki jest dzisiejszy obiadek, czyli puree z batatów, do tego szybka rybka. Znaczy nie, to są steki. Steki niby. Steki rybne. No i kapustka z żurawinką i z czymś tam jeszcze, z jabłuszkiem chyba, nie? Mhm. No. I drugie danie również gotowe. Makaron, spaghetti z krewetkami. Tylko ciężko mi jest nałożyć. No. I ciężkie też to było w sumie. Ale wyszło tego też chyba na dwa dni. Nie wiem. Może. Na pewno. Także żeśmy nagotowali. Mamy placuszki, sałatkę, makaron. Wszystko jest i no jeść. Drodzy Państwo, profesjonalny serwis naprawczy kuchenek przenośnych, gazowych, kempingowych, tuptuś. Proszę bardzo. Ale to wyjaśnij, a nie, to pewnie wiedzą. Nasza kuchenka z powrotem działa. Haha.
a nie jakieś tam niemieckie coś na niemieckie kartusze. Dzień dobry, druga 43, to przepraszam, dobry wieczór. Będzie ze sterami, rusza pierwsza. Takie tam 1774 km jeszcze do celu. Ja robię Andzie kawusie, robię kreatynkę, zrobiłem, zaraz zrobię kawusie i idę ćpać. Tak Andzia powiedziała, że mam tak zrobić, to tak zrobię. Tak. Zmiana, zmiana. Teraz będę jechał ja. Ejku. Andzia podgrzewa obiad na śniadanko. Obiad na śniadanko. Zastanawiała się, co zjeść, że ma ochotę na coś słonego, no to o. I ciepłego. To wlatuje makaron z krewetami na śniadanie. No. Zimno, w ogóle 2 stopnie, kurde. W ogóle ja przestałam lubić słodkie. No, a ja takie dobre placuszki zrobiłem. Placuszki zjem. Później na obiadek placuszki się przygrzeje. Ja bym chciała ciepłe je zjeść. Dobrze. Również powodzenia. A gdzie tam śmigasz? Pantalona na jutrzejszy dzień przeładunek i do Polski. A to w sumie już na święta, czy jeszcze nie? Nie, trzy Hiszpanie w miesiącu. Takie kółeczka cały czas. A to fajnie, tak spokojnie. No my teraz lecimy na Portugalię jeszcze 1067 km. No i co? To załatwić się i już ponad na wodę, nie? Na święta. Nie, jeszcze jeden weekend i na święta ciśniemy. No to w do tego tam trzymajcie się połowę. Wzajemnie szerokości. Dzień dobry, jesteśmy w Hiszpanii, ja sobie podgrzałem placuszki i zjem. No ale że to jest taki towar, że tak powiem, wysokiego ryzyka, bo jest furżelina, wariacie, jagodowo-bananowa, a my mamy obydwoje białe. Jak ciemno się zrobiło. A my mamy obydwoje białe koszulki. Więc lepiej nie ryzykować. Andzi podgrzeje, jak będziemy się mieli zmieniać. Ogólnie czekam na telefon ze serwisu. Bo planujemy z Andzią zamówić nowe kapciuszki. Do Forda. Model wybraliśmy, czekam teraz, żeby tylko się umówić, bo we Fordzie bym musiał 2 opony dokupić. I umówić się od razu na wymianę, jak wrócimy, bo wiecie, czasu mamy mało. Przed świętami jeszcze to będzie, także trzeba na było... zajączka mu zakupimy. Tak. Dobra, źrem, bo jak będą dzwonić, to nie będę mógł źrać. Tak jak Damiano mówił, teraz zmiana, moje placuszki, tylko ja sobie jeszcze kremik dodałam, taki jak z malinami, taki Ferrero Rocher, taki fajny, taki. Nie Ferrero Rocher, jak to się nazywa? Raffaello. Drodzy Państwo, jeszcze 757 km do celu. Jesteśmy w Hiszpanii, zajechaliśmy sobie na prysznic. Idziemy tutaj ponoć w restaurację, jest, nie wiem, pierwszy raz tu będziemy. Plecaczki spakowane. Mam nadzieję, że opinie nie kłamią. No, mamy nadzieję, że opinie, bo patrzyliśmy oczywiście w mapach Google, bo najczęściej tam sprawdzamy po prostu opinie o parkingach. I idziemy zobaczyć, co to tam, czy w porządku jest prysznic, czy nie. Na kłódkę. Otwieraj. Nie wiem, czego się spodziewać. Jak przybytek Boże. Musisz go na siebie. O. Ojej. A, tu są 2. Tak? 2. Nie, spoko. Proszę, żeby woda się kogła, nie? No raczej. Dobry wieczór, drodzy moi. Nie ma tak z patelnią po nocy spacerować. Tam jest, proszę bardzo. Andzia ma. Stoimy sobie na takiej, jakby to powiedzieć, przemysłówce, nie przemysłówce. Nie jest to przemysłówka. Jest napisane, że to jest zona urbanizacyjna, czy coś takiego. No. W każdym razie jesteśmy w Caceres, bo tam nie było miejsca na tym parkingu, na który żeśmy zajechali, ale nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy na takim zadupiu miejscówki nie mieli. No. Także stajemy tutaj, mamy godzinę 24, zaczynamy pauzę do 9, po 9, łogiń. No i taka sytuacja. No. Fajnie tutaj cisza, spokój, przynajmniej mam nadzieję, że tak przez całą noc będzie. I ładnie pachnie. Nie tak jak tam kupą. Dzień dobry.
dobry, drodzy Państwo, godzina 9, czas zacząć pracę, nocka, cisza, spokój, fajnie, na takich zadupiach najlepiej, ja zawsze to powtarzam, no kurde maś, takie zadupia się przydają właśnie jak parking zatłoczony, nie masz gdzie stanąć, jedziesz sobie, wiesz, że tu miejsce będzie, no. Także ruszamy, jeszcze 331 km do rozładunku, rozładujemy się dzisiaj, co później, to się okaże, nie wiemy w sumie, jeszcze. Ale co by to nie było, to damy radę, wszystko zrobimy, wszystko załadujemy, wszystko dowieziemy. A co? Jezus. Co? Ale no, się śmieję z tego. No ogólnie poszukiwań felg ciąg dalszy, bo znaleźliśmy fajne felgi do Forda. Ale otwór centralny Ale otwór pasuje. Centralny niby nie pasuje, znaczy, kurde, niby według serwisu jest, że pasuje do naszego Focusa, ale my mamy otwór centralny 63,4, a... Tam jest 70. 72,8 chyba, tak? Czy coś takiego. Mhm. I tak, kuwa, no okej, okay, dystans dystansem, ale no... Zobaczymy. Szukamy dalej. Opony mamy zamówione, nowe, w każdym razie 4 sztuki, trzeba teraz felgi znaleźć. Ale fajnie wyglądają. I szczęśliwa siódemka wypiła. 777, 777. Czy tam robak? Widzicie tego pająka tam? Trochę creepy tam jest garbusek. I ten garbusek ma nogi. Jak pająk! To jest taki żuczek w sumie, bo zobacz, tutaj ma czułki, tu ma główkę. No czułki, ale te nogi to są pajęcze takie. A ja wiem, dlaczego to jest żuk. Bo? Beetle. Aha, dobra. Ogarnięte. No, wjechaliśmy sobie na taką wielką przemysłówkę i tutaj jest dużo firm i jedziemy. Mieliśmy się w jednej rozładować, w sumie nie wiedzieliśmy, gdzie się mam rozładować i w sumie nasza spedycja też nie wiedziała, gdzie się rozładować. Zlecenie informacje. Co innego, dokumenty co innego. Zlecenie co innego, dokumenty co innego, teraz na bramie co innego, ale jedziemy. Generalnie chyba wszystko będzie w jedno miejsce, tak? No, tutaj jest ta firma. No, także może nie będzie tak źle, może nie będzie tak źle. Już żeśmy się stresowali, że będziemy po trzech firmach ciągać to. Bo to jest, najgorsze jest to, jak nie wiadomo, o co chodzi, nie? Bo jak wiadomo, o co chodzi, jedziesz tu nawet, to jest wszystko w porządku. A jak nie wiesz i się ciągle jeździsz, pytasz, no to już jest kiepsko. Dobrze, że w Portugalii to po angielsku gadają. Czy jest, może tu jest biuro, będę musiał się zapytać. No, office. A my żeśmy się wtedy tutaj ładowali, wiesz? Z tej rampy. Pamiętam. W nocy, pamiętasz? Mhm, w nocy, tak, pamiętam. Ja tutaj w cieniu stanę ci, co? Tu będziesz stawał? No tutaj w cieniu, no i pójdę się zapytam, co jak, gdzie tam do biura, nie? Podejrzewam, że tam, gdzie ta ciężarówka stała. Tu wszędzie stoją, bo tu są ogólnie trzy hale tego metalu. I tak naprawdę nie wiem, na której my to mamy zrzucić, czy mamy wszystko zrzucić, czy tylko jedno, wiesz? No, by wszystko. Tear us apart and bury me all in my head alone. Calling your name, but only feel the cold. Jedno miejsce rozładowane, Garbi Super Bryka. Był biedny, tylko taki zdezelowany. A tutaj zaraz zobaczycie... Żuczka. Już dla mnie to bardziej pająk jak żuczek. No dobra, z przodu jest żuczek. Po bokach pająk, a z przodu jest żuczek. Ogólnie jesteśmy rozładowani, jedziemy w drugie miejsce, w to no. Co zawsze. No. I tam będziemy się rozładowywać, no i zobaczymy, no. Oby to zrzucić i wtedy co? Wiemy co dalej? Nie wiem. Jakoś nikt się nie pali, żeby powiedzieć co no. Dalej. My wiemy tyle, że jeżeli nic później nie będzie, na przykład będzie załadunek jakiś w nocy tutaj na miejscu, to jedziemy piździu do Setúbal. A gdzieś trzeba będzie podjechać, to idziemy się wykąpać, bo na przykład już jesteśmy spoceni po załadunku, a po rozładunku, a po drugim będziemy jeszcze bardziej. No. To pójdziemy się tu wykąpać i wtedy podjedziemy, będzie tam trzeba, nie? Tak. Dobra, jeden rozładunek za nami. Nie ma Setúbalu! Nie ma, drugi przed nami. Czekamy w sensie, bo już no, o 15.40 mam tutaj przyjść z powrotem do biura, czyli dwie godzinki musimy poczekać. Znaczy jeszcze zostało 20 minut z tych dwóch godzinek, no ale dobra. A czy zdążymy zjeść? Tak, grzejemy sobie ten makaronik z krewetkami, zjemy i akurat pójdę się zameldować. Ciekawe, czy wezmą od razu, czy nie. No i zobaczymy co później, bo jednym z planów, który mamy robić, to jest Burgos, San Luis. Ale to zanim do Burgos dojedziemy, to będzie jutro. Załadunek. Podejrzewam. No, także tak to wygląda. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie. Ja dalej jestem na etapie poszukiwania felg do Forda i już jestem głupi. W sensie,
No nie wiem. Już jesteś? Nie bądź taki skromny. Naprawiłem kuchenkę. No, a wcześniej... się opluła się. A wcześniej kupiłeś niemiecką. I wydałeś na nią 50 euro. Jeszcze 4 kartusze, kurwa, dokupiłeś. Ale tu uległem twojej presji. Trzeba kupić. Ja mam w tej chwili coś takiego. I to jest jeszcze brudne. Ty masz białą bluzkę. Zastanów się. Oboje mają białą bluzkę. No, ale ja mam to w ręku. Ale jak machniesz, to możesz dostać... Spokojnie, umiem umiejętnie machnąć. No dobra, to może nie już jestem głupi, tylko jestem głupi. Nie wiem jak je wybrać. To jest twoje własne zdanie. No bo ogólnie kuźwa... Pomóżcie felgi dobrać! Problem... Nie, pewnie jak już ten film będzie, to już będą wybrane. Tak, problem jest taki, że opony mamy zamówione. Wiemy jaki jest rozmiar opon. O, nazywają mnie majonez, dodał twój win do ulubionych. No i kurczę, no nie wiem na jaki wzór się zdecydować. Ładny. No i to jest problem, że one na zdjęciach mogą być ładne, a znaczy na stronie mogą być ładne, a na zdjęciu już na przykład nie wyglądały ładnie. No. Jak były przy aucie i to jest problem, nie? A tylko, że wiesz, tam najczęściej są na zdjęciach mniejsze. No ja wiem, że są mniejsze, że ma opona większy profil, więc to też wygląda na koło dużo mniejsze, no ale no... Już nawet w opiniach sprawdzam, tylko kuźwa, jak felga jest ładna, a widzę, że ktoś ją kupił do Daci, no to tak. Serio? No. To jest wyznacznik? No tak. Aha. Dobra, wjeżdżamy. Zobaczymy, jak to tam jeszcze na hali pójdzie. To, że wjeżdżamy, to jeszcze nie oznacza, że będziemy się rozładowywać od razu. Kurka, budka, no. Drodzy Państwo, rozładunek w trakcie, jak widać. Wszystko idzie, bo to, jak widzicie, oni ściągają po dwa rzędy tych pojemników naraz. Także jeszcze tylko dwa rzędy i po robocie. Na firmie jest. Już pomału się tutaj wypakowuje. I mamy nocny załadunek. Jedziemy do Burgos, tam chyba jakieś 800 km. Nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. I jeszcze dzisiaj załadunek, także no ja jestem normalnie w szoku.
Dzień dobry. Burgos, godzina 5 rano. Jesteśmy przed załadunkiem. Idę się zapytać w ogóle, czy to ładują, czy nie. Bo nam godzina do końca tacho została. Godzina tam 15 powiedzmy. Trzeba będzie pauzę robić. No, ogólnie stoimy na awaryjkach i szukamy miejsca, bo tutaj nie ma pod firmą. Znaleźliśmy niedaleko nawet sklep jest. Mercadona. 15 km, kurde. Co? 15 km. Na innej przemysłówce, nie? No, na przemysłówce obok. Także będziemy jechać tam. Pauza i po pauzie załadunek. Dzień dobry, drodzy Państwo. My stoimy, czekamy na informację na telefon, że mamy wjeżdżać na załadunek. Rozmawiam sobie z mamą przez telefon. Nie widać, jej się ukrywa tutaj. No i będziemy sobie robić tutaj takie jedzonko. Mamy fit meal meksykański, chicken in spicy Mexican sauce. Czyli mamy kurczaka z ryżem w jakimś tam meksykańskim sosiwie wariacie. No i on jest taki fajny, bo nie jest do lodówki i jeździ z nami już dłuższy czas, więc wypadałoby w końcu go zjeść. 546 kalorii w całej porcji. No, także na patelkę grzejemy, jemy i mam nadzieję, że w końcu się załadujemy. Dobra, jak zwykle jak Andzia się wzięła za jedzenie, to wjeżdżamy. Norma. To jest zawsze tak. Trzeba było wcześniej podgrzać. No to widzisz. No. Dobra, w każdym razie wjeżdżamy, ładujemy, jedziemy. Chcielibyśmy się przejechać, ale niestety tutaj Mercedesem stanął. Z tej strony na styki. Dosłownie na styki. Tu gościu trochę nawiguje. Chyba przeszły. Przeszło. Ale dosłownie na styki. A tam mamy na końcu się postawić na numero 8. 8. A tutaj wymieszałam, przepraszam, to już nie wygląda jak wymieszałam, ale dobre jest, meksykańskie danie. Tankowanko Urineta. A ty mówiłaś, ile mamy do celu i w ogóle? Jak żeśmy wyjeżdżali, nie? Nie, tego wszystkiego nie. 1430 było. 1430. Mamy to zrobić na raz? Nie. Lądówkami. Damian będzie tankował, a ja w tym czasie się wykąpię i potem on się wykąpie szybciutko. Dobry, godzina 24 za dwie, 12 stopni. Parking Bednarek, Francja, zmiana. Damiano idzie spać. Tak. Ja się biorę za stery. Coś tam próbowałam spać po drodze, ale te próby to takie trochę z marnym skutkiem. Przez kręgosłup, który mi dokucza, przez który też kuźwa nie ćwiczę i czekam ciągle, no ale na szczęście poniedziałek, jak tylko wrócimy, będzie drugi rezonans. Po drugim rezonansie niestety pewnie się nie zdążę umówić do lekarza, bo wyjedziemy w trasę i dopiero po majówce wrócimy i po majówce dopiero będę miała pewnie termin do lekarza, czyli kolejny miesiąc, ale tak to jest, jak się jeździ cały miesiąc, a wraca się do domu tylko na 5-6 dni, nie? Także tak to wygląda. Niemiłosiernie mnie ten kręgosłup wkurza. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Moja mama ma to samo. Tylko że moja mama, no to jest moja mama. Moja mama jest starsza. A ja młoda siksa jestem, nie? Ale możliwe, że to jest wada już od lat nieleczona i po prostu w takiej pracy siedzącej, gdzie jest non-stop obciążenie na kręgosłup, wyszła. No, ale to się okaże dopiero. Tu tak dziwnie, żeś wjechał. Nie dziwnie. No nie wiem, jakoś tak. Coś widzisz, jak tak sobie po oczach na pierwsze szedł? Tak, widzę, wszystko widzę. Ja i tak bez tego chuja widzę, także... Nie, żarcik oczywiście. No, także nie przeciągając 969 km do celu jedziemy.
Zień dobry, parking Metz. Dokładnej nazwy wam nie powiem, bo jest francuska, a nie chcę sobie języka łamać. No, stoimy na pauzie, godzina 12.11, Andzia szła jak wściekła. 10 godzin jazdy dzisiaj ruszyła. No i stoimy sobie na parkingu. Oczywiście dzień bez protestów we Francji dniem straconym. Musieliśmy Saint-Dizier omijać autostradą, bo wszystko zakorkowane. Nawet dostaliśmy telefon z firmy, żeby to ominąć, ale my już byliśmy właśnie na kursie omijającym, bo tam jedno auto już tkwi ponad 2 godziny. W sumie jak ostatnio rozmawialiśmy z biurem, to dalej stoi. Czyli stoi już ze 4 godziny. No bo dzisiaj generalnie 23 czytałem w internecie, że Francuzi po raz kolejny stwierdzili, że będą robili strajk generalny. I oczywiście co? Blokują wszystko to, żeby kierowcom utrudnić życie. Także no. Widzisz, Andzia, podnosimy Francuzom wiek emerytalny, a oni nas będą blokować. No, taka sytuacja. Stoimy, idziemy zaraz się wykąpać. No i pauza, no. Zobaczymy, czy ktoś przyjedzie zabrać tą naszą naczepę i ją rozładować, czy nie. Czy my sobie ją jutro będziemy rozładowywać. To się okaże w trakcie. Tutaj jest jeszcze jeden, co trzyma ten. Tam jest jeszcze jeden, co trzyma tak. Te kapciuszki są fajne. W środku są jakieś niespodzianki. Kapciuszki bym przyjęła, bo wiesz, że ja lubię takie kapciuszki. Widzieliście tą karteczkę przed chwilą na drzwiach? W dosłownym tłumaczeniu, jak sobie przetłumaczyłem w translatorze, to było tam napisane, że twoje prysznice są w chwili obecnej dezynfekowane i wkrótce będziesz mógł z nich skorzystać. W praktyce oznacza to tyle, że total zmienił się na szale i mamy was w dupie, nie będziecie się kąpać. I tak już jest od paru miesięcy. Także lipa, bo tutaj zawsze był fajny prysznic. Cieplutki. Bo nie jest także darmowy, no okej, można zapłacić za prysznic, nie? Ale był cieplutki, zawsze było, można było pójść się wykąpać nawet w nocy. Kiedyś był total, teraz od paru miesięcy jest Shell i na Shellu już się kąpać nie można. Na totalu było można, na Shellu nie można. No i fajnie, no. Wracamy do auta. Miseczka. Tak. Bo nie chcę tam się iść na naczepę, bo mało miejsca tam. Miseczka, no tyle, no. Dobra, drodzy moi, wstaliśmy. Nie udało, nie było żadnej przepinki, więc jedziemy po pauzie godzinę i znowu pauza, bo firma już będzie zamknięta, jak to się rozładujemy. Gorsze jest to... Myśmy spali! No, w ogóle położyliśmy się z myślą oglądania czegoś. 3 razy Andzie pomolałem po ręce, Andzia śpi. Bo ja byłam zmęczona. Męciona byłaś? Męciona. No, a teraz Andzia składa filmik. No, ogólnie jak przyjedziemy na miejsce, to musimy się jakoś jeszcze ogarnąć, bo jesteśmy bardzo zawiedzeni sytuacją prysznicową tutaj. Nie, już wiemy, żeby tutaj nie stawać. Czajcie? Tyle tu prysznicy było. No, i zawsze było fajnie, nawet o każdej godzinie. My kiedyśmy tutaj w środku nocy przyjechali, poszliśmy się wykąpać bez problemu i cieplutka woda była. Był total, było ok. Zmieniło się na Shell, nie ma prysznica. Masakra. No, dobra. Głupie mają tych kierowców. Tak, jedziemy. 89 km do celu. W ogóle dobrze, żeśmy pojechali autostradą. A i a propos jeszcze tego prysznica, to po prostu jak dojedziemy, to sobie bańkę przygrzejemy i wykąpiemy się, bo przecież jutro to będzie smalec na głowie. No. Już mnie swędzi ten łeb, także trzeba to umyć. Tak. No. Nie myśl skupy. Nie, w ogóle no. Dobrze, żeśmy pojechali autostradą, bo patrzyłem na mapy Google, bo mieliśmy jechać N4 tam przez Saint-Dizier, ale było zablokowane, bo protesty. Patrzyłem to w dzień i dalej jest zablokowane. Także na bogatości. Myśmy się nastali tam. No.